Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Taborowskiego w Mississadze zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Zapraszam dzisiaj do wyjazdów na Dominikanę. Jest to jedna z najbardziej popularnych wysp na Karaibach, zwłaszcza jeśli chodzi o wakacje all inclusive. Jest to idealna wyspa dla tych, którzy szukają tropikalnego luksusu i komfortu. IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Wielka promocja hipoteczna w Polskiej Credit Union. Każda nowa hipoteka bierze udział w losowaniu $1000 w gotówce. 7 nagród po $1000 do końca września. Twoje plany i marzenia, Credit Union do spełnienia. Kancelaria adwokacka Czuma Ritter jest bardzo dobrze znana w Polonii od ponad 30 lat. Michał Czuma oferuje szybką, skuteczną pomoc w sprawach spornych, karnych i cywilnych. Kontakt 416-599-5799 lub 647-784-5282. Zawsze po Twojej stronie. W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W piątek 8 maja w Gdańsku odbyły się główne uroczystości. Nocna pora i kapryśna aura nie przeszkodziły w obchodach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Westerplatte. Na uroczystościach pojawiły się delegacje z zagranicy, w tym 9 prezydentów, m.in. Litwy, Ukrainy czy Słowacji. Druga wojna światowa była najstraszliwszą z wojen, w wyniku której runęła nasza cywilizacja, mówił prezydent Bronisław Komorowski. W tym miejscu pragnę więc oddać hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko nazistowskiej agresji. Wszystkim żołnierzom antyhitlerowskiej koalicji, którzy przyczynili się do zwycięstwa w maju 1945 roku. Możemy mówić o wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji, ale nie o odzyskaniu wolności i suwerenności naszego państwa, wskazuje historyk profesor Wiesław Wysocki. Dla Rzeczypospolitej to jest wejście w nowy okres zniewolenia, w który wchodziliśmy już od 1944 roku, kiedy pojawił się tak zwany drugi Sowiet, kiedy w granice Rzeczypospolitej znowu weszły wojska sowieckie. W kraju powstała komunistyczna dyktatura, całkowicie zależna od sowieckiej Rosji. Wprowadzono siłą antydemokratyczne porządki. Obchodzenie tego 8 maja jako zwycięstwa jeszcze raz pokazuje, że brak jest w naszym kraju polityki historycznej. Polacy mimo tego nie poddali się, rozpoczęli walkę zbrojną. Działała konspiracja niepodległościowa, wskazuje historyk dr Marcin Paluch. Trzeba o tym wspominać. Trzeba wspominać o tym, że Armia Krajowa, Wolność, Niezawisłość w 1945 roku walczyła i prowadziła zwycięskie walki z nowym okupantem, z NKWD. W wyniku prześladowań i represji komunistycznych władz w Polsce zginęło około 50 tysięcy osób. Znaczną część ofiar stanowili żołnierze podziemia niepodległościowego. Przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda złożył dziś kwiaty. To także taki dzień zadumy nad grobami wszystkich tych, którzy polegli
Można powiedzieć, że w zasadzie każda polska rodzina straciła kogoś w czasie II wojny światowej. Liderzy Polski Razem, Zjednoczonej Prawicy oraz Prawicy Rzeczypospolitej zaapelowali dziś o pamięć i potępienie komunizmu w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Jeżeli nie dojdzie do potępienia agresywnej polityki Związku Sowieckiego, jeżeli nie dojdzie do potępienia komunizmu, tak naprawdę Europa nie będzie budowana na rzeczywiście zdrowych wartościach. Wczoraj na Westerplatte tego zabrakło. Prezydent włożył natomiast wiele wysiłku, by zorganizować zjazd głów państw. Mimo szumnych zapowiedzi Bronisława Komorowskiego na Westerplatte nie pojawili się przywódcy Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. W poniedziałek, 18 maja, minie 71 lat od chwili, gdy na gruzach klasztoru na Monte Cassino żołnierze 2. Korpusu Brytyjskiej Armii, dowodzonego przez generała Władysława Andersa, zatknęli biało-czerwoną flagę. To była jedna z najważniejszych i najtrudniejszych bitew, jakie stoczyli Polacy na frontach II wojny światowej. Walki trwały dzień i noc przez następne 2 dni. Przecinająca w poprzek Półwysep Apeniński, świetnie ufortyfikowana, zbudowana na terenie górzystym linia Gustawa miała bronić przed aliantami drogi na Rzym. Jej najważniejszy punkt, klasztor na wzgórzu Cassino, Niemcy obsadzili doborowymi oddziałami. Trzykrotnie alianci próbowali zdobyć twierdzę. Bez powodzenia. Dopiero, jak przypomina profesor Janusz Odziemkowski, w 4. natarciu alianci zgodzili się na udział 2. Korpusu Polskiego. Rola Korpusu II, generała Andersa, polegała zarówno na tym, aby skupić na sobie te wszystkie siły niemieckie, jak największą ich część i ułatwić aliantom walkę na innych odcinkach frontu. No i druga rzecz to zdobyć klasztor, zdobyć ten punkt obrony niemieckiej. Polacy dwukrotnie atakowali klasztor. Pierwsze natarcie rozpoczęło się 12 maja, ale następnego dnia dowództwo alianckie wycofało naszych żołnierzy. Do kolejnego natarcia Polacy przystąpili 17 maja. Tymczasem w nocy z 17 na 18 Niemcy opuścili klasztor. Nad ranem patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknął na ruinach klasztoru flagę biało-czerwoną. Droga na Rzym została otwarta. Zwycięstwo było krwawe. 900 poległych, prawie 3000 rannych i ponad 300 zaginionych bez wieści.